Pan został laureatem nagrody Radia Tok FM imienia Anny Laszuk za to, że wbrew wszelkim uprzedzeniom przekonuje pan do siebie nawet najbardziej nieprzekonanych i robi pan to, do czego został wybrany. Jak to w Słupsku wygląda? Przekonał pan nieprzekonanych? Ja wiem, czy ja przekonuję nieprzekonanych. Ja z nimi rozmawiam. Jak pan wchodzi na posiedzenie Rady Miasta, to są gwizdy, tupania. To, co wita prezydenta Komorowskiego w wielu miejscach w Polsce, czy nie? Nie, nie, wprost przeciwnie. Jest spokój, dialog, rozmawiamy bardzo merytorycznie. Nie, 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 nie. No już nie ma tych gorszących scen, które były kiedyś za mojego poprzednika. I to chyba niestety dzisiaj w Polsce się nazywa sukcesem. Wydawałoby się, że powinno być standardem.